No, w ostatnim tygodniu bardzo dużo mówi się na temat ataku Hamasu na Izrael, jednak w polskiej infosferze całkowicie nie może się przebić informacja o powodzie tego ataku. Jak widzi to ta organizacja? Otóż według oficjalnego oświadczenia to był atak w obronie meczetu Al-Aqsa. Ja już pomijam, jak atak na cywilów w jednym miejscu ma się przełożyć na obronę budowli, która stoi parędziesiąt kilometrów dalej, ale zatrzymajmy się przy tym tropie. Meczet Al-Aqsa stoi w miejscu, w którym wpływowe środowiska żydowskie chciałyby odbudować trzecią świątynię. A wydaje się, że ten czas jest już bliski, ponieważ parę dni temu czytałem, że narodziła się całkowicie ruda jałówka. Czyli to jest ten czas. To jest ten czas, kochani. To jest Polin. Witam Was. Zacznijmy od wątku tej jałóweczki. Otóż pisze o tym żydowski portal Forward i linkuje do The Sun. Ja wiem, że to jest bulwarówka i to najniższego sortu, ale nie w tym rzecz. Oglądam sobie te fotki i myślę, no kurde, ja już gdzieś je widziałem. I potem przypomniało mi się, że ja 4 lata temu robiłem na ten temat materiał. Jakieś rude cielaczki się w Izraelu urodziły. No i okazuje się, że to są te same zwierzaczki, tylko przez ten czas były hodowane, sprawdzano, czy spełniają wymogi Hagady, przede wszystkim, czy są zdrowe, czy nie mają więcej niż jednego włosa w innym kolorze. No i okazuje się, że wszystko jest w porządku, więc w przyszłym roku chcieliby je ubić. I rabin Itzhak Mamo z kolejnej grupy Trzeciej Świątyni, Unwe Jeruzalem, powiedział Christian Broadcasting Network, że zaplanował ceremonię Paschy 2024 roku w celu uboju importowanych jałówek, zakładając, że wcześniej nie wystąpiły żadne przebarwienia. To jest artykuł z września. Mamo powiedział, że kupił działkę. Działkę? To bardzo interesujące. Z widokiem na wzgórze świątynne 12 lat temu. Szczególnie w nadziei, że wykorzysta ją na ceremonię uboju i rozpoczęcie przygotowań do budowy trzeciej świątyni. No i teraz zapewne napiszecie mi, ale przecież tam stoi meczet Al-Aqsa, złota kopuła i te sprawy. Nie można tego poruszać, bo świat islamski się zjednoczy i może być nerwowa sytuacja. Otóż okazuje się, że meczet ze złotą kopułą to wcale nie jest meczet Al-Aqsa. This masjid behind us is not Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa is the whole compound, but the actual masjid is not this one. This masjid is called Qubbatu Sakhra. It was built by Abdul Malik ibn Marwan in 72 Hijri. This was built on a rock that many of the ulama had felt that this is the place where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went for Isra al-Mi'raj, but it is not Masjid al-Aqsa in and of itself. Masjid al-Aqsa is on the other side of it. This masjid was built by Umar ibn Khattab, Umar radiyallahu anhu, from what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had told him, he found the location and he built. This what you're looking at, this is the actual Masjid al-Aqsa. And the danger of the Muslims not realizing that. Czyli w wielkim uproszczeniu, to wszystko, co znajduje się na placu, wchodzi w skład meczetu Al-Aqsa, ale najważniejszy budynek to nie jest ten ze złotą kopułą, a ten pod tą czarną, pod tą niepozorną. I teraz w świecie arabskim funkcjonuje teoria spiskowa, że wypromowanie meczetu ze złotą kopułą na najważniejszy element to jest długoletnia kampania dezinformacyjna i obawiają się, że kiedy przypadkiem oczywiście zostałaby wyburzona ta najważniejsza część, ten element pod czarną kopułą, to ten fakt zostałby zbagatelizowany, ponieważ cały czas będzie stała ta kopuła złota. I to jest na tyle powszechna teoria, że możemy znaleźć jej ślady w popkulturze. Tutaj macie fragment jakiegoś arabskiego serialu. Masjid Al-Aqsa, lekin se huni, pile gumbad wali masjid ko, Masjid Al-Aqsa ke taur par akhbaron mein shaya karte hain. Kyun Sultan-e-Muazzam? Kyunki unka imaan hai ke Masjid Al-Aqsa ke niche haikal-e-Sulaimani hai. Ek din wo Masjid Al-Aqsa ko munhadim kar denge aur
और पीले गुंबद वाली मस्जिद की तरफ इशारा करके कहेंगे, ये देखिए मस्जिद अक्सा तो अब तक मौजूद है। ये तो बहुत ही शातिराना मंसूबा है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो हमारे जहनों से खेल रहे हैं। मस्जिद अक्सा के वसी सहन में क़िबला अव्वल भी है और पीले गुंबद वाली मस्जिद भी वाक़ है। वो पीले गुंबद वाली मस्जिद को मस्जिद अक्सा जाहिर करके इसके अतराफ में तामीराती काम करने का मंसूबा बना रहे हैं। सुल्ताने मौसम, इस खेल को बेनकाब करना जरूरी है। No i teraz zastanówmy się, czy hipotetycznie, gdyby jakaś zabłąkana rakieta, oczywiście zidentyfikowana jako rakieta wystrzelona przez Hamas, bardzo mocno uszkodziła meczet pod czarną kopułą, to te wszystkie TVN-y, CNN, NBC czy gazety wyborcze przypadkiem nie skupiłyby się na tym, na radosnej nowinie, że meczet pod Złotą Kopułą został nietknięty. A na koniec zastanówmy się, na jakiej mądrości etapu się znajdujemy. Trzeba zaznaczyć, że nie ma oficjalnego komunikatu państwa Izrael na temat odbudowy świątyni. Owszem, wspominają o tym politycy. Jeżeli chodzi o hodowlę krówek, o kupno działki z widokiem na wzgórze świątynne i zapowiedź odbudowy świątyni, to jest jakaś żydowska organizacja, podmiot prywatny. Jednak od paru miesięcy mamy taką próbę sił, takie udowadnianie czegoś, może postawienie troszkę, zaznaczenie troszkę dalej granicy. Ja tutaj mam na myśli wycieczki ministra obrony Izraela Ben-Gwira na wzgórze świątynne. Ja znalazłem 3 takie filmy, chyba styczeń, kwiecień i lipiec. Czyli jesteśmy w takim miejscu, że prominentni członkowie ekipy Netanyahu już traktują miejsce, na którym ma powstać trzecia świątynia, jako miejsce święte, jako miejsce żydowskie. No i wyprawiają się tam na modłę. No i to tyle ode mnie. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Sprawdźcie, czy coś Was nie ominęło z ostatnich filmów, czy zainteresowałby Was jakiś starszy film. Zapraszam Was na kanał z giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. A pamiętajcie, każdy z Was jest realnym wsparciem. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.